Jest to jedna z najdziwniejszych wizji, z najdziwniejszych zdarzeń, jakie mnie spotkało w jasnowidzeniu. Coś na pograniczu tego i tamtego świata, które mnie dotknęło. Suwakiem otworzyłem tą torbę i stało się coś, czego do teraz i nigdy nie zrozumiem. Tak! Tak się zrodzi moje archiwum. Woda. Woda. Życiodajna woda. Co byśmy bez wody zrobili? Ale woda też może zabić. No właśnie. Takie straszne zdarzenie z wodą. Przypominam sobie, był to rok 2007, lato, bodajże sierpień 2007 roku. Ileż to ludzi bawiło się wtedy, wypoczywało na Mazurach. Między innymi był tam mieszkaniec Rudy Śląskiej, na jeziorze Łabab pływali pan Józef Lipina wraz ze swoimi synami wypoczywał. Chyba nie przypuszczał, że to jest ostatni i jeszcze będzie przerwany brutalnie jego wypoczynek w życiu. Słynny, ponuro słynny mazurski szkwał. Kilkanaście osób utopiło się na Mazurach w ciągu jednej burzy. Ci, co byli na wodzie, kilkanaście osób potonęło w różnych miejscach. Było to uznane w tamtym czasie za wielką tragedię. Dużo pisała o tym prasa, telewizja. Następne dni po szkwale to było co chwilę wyciąganie jakiegoś ciała z wody. Po jakimś okresie czasu, kilku dni, wszystkie ciała prócz jednego zostały już wydobyte z wody i przygotowane do pochówku. Oprócz jednego i był właśnie nim świętej pamięci pan Józef Lipina. Ponad 50-letni mężczyzna, który nie został odnaleziony. Minął ponad miesiąc. W końcu policja w Węgorzewie, bo rejon jeziora Łabab należał do właśnie prewencji policji w Węgorzewie. Policja w Węgorzewie zakończyła akcję poszukiwawczą za świętej pamięci Józefem Lipina, ponieważ stwierdzili, że nie są w stanie go znaleźć. Wtedy właśnie syn jego zdecydował, mieszkający w Rudzie Śląskiej, zdecydował zadzwonić do mnie. Młody chłopak zadzwonił do mnie telefonem i mówi mi, że jego ojciec prawdopodobnie stracił życie w mazurskim szkwale i nie został odnaleziony, i dostał pismo od policji, że policja zakończyła akcję poszukiwawczą trwającą ponad miesiąc za jego ciałem. Umówiłem się z nim i na sobotę miał do mnie przyjechać. Umówiliśmy się bodajże na godzinę 12, pierwszą w południe. Jest to jedna z najdziwniejszych wizji, z najdziwniejszych zdarzeń, jakie mnie spotkało w jasnowidzeniu. Coś na pograniczu tego i tamtego świata, które mnie dotknęło. To jest rzecz niezwykła. Już mówię wam, co się stało. Pamiętajcie, że w drugiej części będą wizje, odpowiedzi na wasze pytania. W drugiej części tej audycji, jak i każdej następnej. Nastała sobota, czekam na tego młodzieńca, który miał przywieźć rzeczy i zdjęcie ojca.
Słuchajcie, czekam. Jest godzina pierwsza, nie ma go. W pół do drugiej nie ma. Myślę sobie, może zrezygnował, może nie przyjdzie. Druga, nie ma go. Nie zapisałem do niego telefonu. Nie miałem jak do niego odzwonić, żeby się zapytać, czy jedzie. Ładna pogoda, ładny dzień. Myślę sobie, no będę tkwił do wieczora. Czekam. Z nudów i z nerwów włączyłem telewizor i zacząłem jakiś film oglądać. Połowę już tego filmu obejrzałem i dzwonek do drzwi. Otwieram, młody chłopak, szczupły, z ciocią przyjechał swoją. Przeprosił za spóźnienie, nie wiedział, że to taki kawał drogi, że takie korki, dobrze. Przywiózł dwie pakowe torby, wielkie takie turystyczne torby ciuchów ojca. Pierwsze, co pomyślałem, nie powiedziałem tego głośno, pomyślałem, na cholerę on przywiózł tyle, no pół szafy rzeczy. Przecież chciałem jedną rzecz. Ale już nic nie mówię, dobrze, postawił to w przedpokoju, dał mi zdjęcie, powiedział, jak ma na imię jego ojciec, ile ma lat i kiedy utonął. Prawdopodobnie utonął, bo ciała nie ma. Kazałem mu wyjść na dobrą godzinę. Oni wyszli przed mój dom na ulicę i wsiedli do swojego samochodu. I tam siedzieli. Ja nie wziąłem tych toreb do swojego gabinetu. Ja na tyle mnie interesował ten film, że poszedłem do pokoju, usiadłem w fotelu i dalej oglądałem ten film. Pojęcia teraz nie mam, jaki to był film, ale musiał mnie zainteresować, a rzadko oglądam telewizję. Prawie jej nie oglądam. Siedzę, oglądam ten film i w którymś momencie się zorientowałem, że już z pół godziny go oglądam. Przecież tam czekają ludzie. Zaginął im ojciec. Zerwałem się, zgasiłem telewizor. Idę do przedpokoju. Stanąłem koło tych dwóch toreb i sobie myślę, na cholerę, jeszcze raz tak powiedziałem, na cholerę on przywiózł tę rzecz. Tyle. Mówię, nawet nie będę tych toreb pakowych brał do pokoju. Otworzę i wezmę jedną rzecz. Suwakiem otworzyłem tą torbę i stało się coś, czego do teraz i nigdy nie zrozumiem. Znaczy ja sobie to tłumaczę jakoś. Ale było to coś niezwykłego. Ten stan, w którym się znalazłem, otworzyłem suwak i była taką drobną krateczkę koszula. Były kolory niebiesko, biało, czerwono, żółte. Takie pomieszane krateczki, małe. Jak ja tą koszulę zobaczyłem, zauważyłem, to były rzeczy nieprane, przepocone potem tej osoby. Bo jak otworzyłem, to czuć było zapach po prostu, a nie zapach czystych rzeczy. Jak ja tą koszulę zobaczyłem, jakbym był zahipnotyzowany, jakbym był zakochany w tej koszuli. Ja ją wyjąłem i jak już ją trzymałem w ręku, ja już nie myślałem logicznie. Ja rozpinam swoją koszulę i ściągam swoją koszulę i zakładam tą koszulę na siebie. Idę do łazienki, jest duże lustro, ja się zapinam i jestem w szoku. Pod wrażeniem tej koszuli. Kiedy dochodziłem do ostatnich, zapinałem bardzo pomału, będąc w szoku, że mam tą koszulę na sobie. Zapinając ją do samego końca, chyba przed ostatnim guziku, coś ze mnie zeszło. I mówię, co ja robię? Co ja robię? Zacząłem ją rozpinać, szybciej jak zapinałem. Zdjąłem ją z siebie. Nie wiem, zacząłem się jakoś... Ubrałem swoją koszulę. Zapiąłem. Jakbym był dopiero z powrotem sobą. Chwyciłem za tą koszulę
już zdjętą. Kiedy zapiąłem swoją, wziąłem ją do gabinetu, ale wchodząc z przedpokoju do gabinetu, pa, ba, 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 ba. Wszystko wie. Jak jest jezioro, to w dół jeziora będzie taka mała wysepka. Obok będzie wieś przy brzegu, a za tą wsią, a w kierunku tej wysepki, w linii prostej przy brzegu jest wielka łacha trzcin. Na samym początku tych trzcin, nie od wsi, tylko od wyspy, będzie jego ciało. Google Maps. Jezioro Łabab. Jest. Jest takie miejsce. Wyspa Irma. I wieś chyba Jerzykowo, ale tutaj będzie w tekście wiadomo. Chyba Jerzykowo. I Łachaczcin jest. Tu na początku jest jego ciało. Narysowałem ten rysunek i dokładnie wskazałem, że trzeba wypłynąć nie od strony wsi, tylko od przeciwnej strony, czy bardziej od strony wyspy, na Łachaczcin i zaraz jak się zaczyna, jest jego ciało, przy trzcinach. Wyrysowałem to, opisałem, zdążyłem to zrobić, bo pół godziny zmarnowałem na oglądanie filmu. Dzwonek do drzwi, minęła godzina, przychodzą. W przedpokoju, nie prosząc ich do środka, czytam to i pokazuję na mapie. I konsternacja. Ten chłopak mówi tak. Zobaczcie, jaka to dramaturgia jest w takich sytuacjach. Ten chłopak mówi tak. I tu pan uważa, że tu jest ciało taty? Ja mówię, ja nie jestem pewny, tak poczułem. Oczywiście nie mówiłem im, co zrobiłem z ich ojca koszulą, bo sam tego nie rozumiałem. Byłem zszokowany, czy ja zmysły tracę? Ja mówię, ja tak poczułem, proszę pana. A on mówi, proszę pana, to się nie zgadza. Ja mówię, jak się, proszę pana, nie zgadza? Co tu się ma panu nie zgadzać? A skąd pan wiedzie, pana ojciec może być? On może tu nie być, ale dlaczego pan tak twierdzi? Bo ja się topiłem z ojcem. Ja mówię, słucham? To było po zupełnie przeciwnej stronie, panie Jackowski. Mało prawdopodobne, żeby tak wielkie jezioro, ojciec, zwłoki ojca po jezioro pociągnęło. A gdzie to było? No to było dokładnie po przeciwnej stronie. Mówi, proszę pana, bo... A ja mówię, to jak pan to przeżył? Niech pan mi to opowie. No i on mi w tym przedpokoju, przy tej cioci mówi takie słowa. Mówi, proszę pana, nic burzy nie zapowiadało. Raptem się niebo zachmurzyło. Byłem na jachcie ja, był mój tata i był ojca brat, czyli wujek. Proszę pana, jak się momentalnie zerwała wichura, ulewa, grzmoty, my nie wiemy, w którym momencie jacht się przewrócił, bo to był huk, szum jeden wielki. On mówi, widziałem, jak słyszałem, jak wujek krzyczy pomoc, topił się i po chwili przestał krzyczeć, a ojca w ogóle nie widziałem, nie słyszałem nic. A ja mówię, a jak pan się uratował? Ja się trzymałem czegoś od tego jachtu. On leżał bokiem i to mnie uratowało. Po burzy szybko mnie służby ratunkowe znalazły. No traumę chłopak przeżył. I się zrobiło strasznie głupio. I się zrobiło strasznie głupio z jednego względu, drodzy państwo, że jak to? Jak ja się w ogóle zachowałem? Najpierw połowę czasu oglądałem film bezmyślnie, potem w ogóle czasu nie poświęciłem na wykonanie wizji. Idiotycznie ubrałem, nie wiedzieć po co, koszulę przepoconą ofiary. Potem się tego zlękłem, co robię. A potem wchodząc do gabinetu, coś mi się skojarzyło i z mapą to porównałem i tam jest ciało. Więc nie miałem już wyjścia. Tu nie ma replay. Musiałem zagrać do końca. Proszę pana, nie mam pewności, czy to ma sens. Co mamy teraz z tymi kartkami zrobić, z tą mapą? Ja mówię, wie pan, może pojedziemy tam od razu do Węgorzewa. Ja mówię, nie jedźcie, kawał drogi jechaliście ze Śląska do mnie. Pojedźcie do domu i wyślijcie to pocztą. Jak po prostu policja uzna, że warto to sprawdzić, to jest jeden mały punkcik, to pojadą i sprawdzą. No to chyba tak zrobimy. Byłem pewny, że zrobiłem byle jak swoją robotę, że zrobiłem to źle. I wstyd mi było trochę przede mną, ale nie wiedziałem, co się ze mną stało. Dlaczego ja tą koszulę ubrałem? Hejcie. Jednak los potoczył się inaczej. Już na drugi dzień. Była to niedziela. Na drugi dzień, słuchajcie, jest 10 rano. Jestem na pobliskim koło Człuchowa CPN-ie.
tankuję samochód. W momencie, jak tankowałem, dzwoni mój telefon. Odbieram. Halo, halo. Jakiś męski głos. Proszę pana, starszy posterunkowy, tam powiedział nazwisko swoje, którego nie pamiętam. Proszę pana, do nas przyjechała dzisiaj rano rodzina, mimo że niedziela, ale nasz komendant zdecydował, że sprawdzimy to miejsce. Ta rodzina tego zaginionego Józefa Lipiny. I wie pan co, dzwonię dlatego, bo dostałem od syna do pana telefon. Tu już się Nurek ubiera, ponton mamy i zaraz wypłyniemy do tych trzcin. Czy pan ma coś do dodania? Ja mówię, w szoku byłem. Nie mam nic, mówię, wie pan. To, co napisałem i to, co narysowałem na tej mapie, to jest wszystko. No to dobrze, wie pan, to my to sprawdzimy. Dokończyłem tankować, poszedłem zapłacić. Tam jest kawiarnia, restauracja. Myślę sobie, odstawię samochód od tego całego tam saturatora, gdzie się to pompuje i wypiję sobie kawę. Kiedy siedzę już przy tej kawie, pomyślałem sobie, jesteś egoistą. Sam o sobie. Młody chłopak przeżył traumę. Widział, jak się wujek jego topi. Sam się topił. Szuka ojca. A ty go olałeś. Ty potraktowałeś go, zachowałeś się dziwnie, zmarnowałeś tą godzinę czasu. A teraz jeszcze ci ludzie zmęczeni pojechali tam, on z ciocią, z nadzieją, że znajdzie ojca. I jeszcze policję fatygujesz to wszystko. Jakie to jest nieodpowiedzialne. Czułem się tak głupio z tym. I tak naprawdę myślałem o sobie. Posiedziałem na tym CPN-ie z godzinę, może trochę lepiej. A na czym? Wypiłem kawę, zapaliłem papierosa, na zewnątrz sobie siedziałem, wtedy jeszcze paliłem. No i tak po ponad godzinie jadę do domu. Miałem 3 kilometry. Zaparkowałem przed domem, wchodzę do domu, w domu pusto, nikogo nie ma. Nuda. Usiadłem do biurka. Przepraszam. Usiadłem do biurka, otworzyłem komputer, co tam w świecie, wirtualna Polska. Strona wirtualnej Polski, wiadomości główne, z boku, z prawej jest, taka była podziałka. Co to? Co? Jasnowic odnalazł ostatnią ofiarę mazurskiego szkwału. Nie! Śnie! Co? Rozwijam. Właśnie wyciągnięto ciało. Wtedy jeszcze były wątpliwości, czy to Józef Lipina, ponieważ ciało było w dużym rozkładzie. Jak? Już? Było? Co? To był szok dla mnie. Dzwonię pod numer tego policjanta. Do syna nie miałem numeru. Nie odbiera. Nie odbieraj, ja pierdzielę. O co chodzi? Inne media zaczynają podawać. Zaczynają podawać, że Krzysztof Jackowski wskazał. Był tam dokładnie. Wiecie jak był? Nurek był niepotrzebny. Kiedy dwóch policjantów uzbrojonych w bosaki i jeden Nurek wypłynęli pontonem z silnikiem dokładnie w to trzcinowisko i Nurek się szykował do zejścia w wodę, jeden z policjantów mówi, tu jest coś brązowego. Chwycili na bosak, tak podważyli plecy ludzkie w rozkładzie ciało. Okazało się, że tam była prasa. Policja prawdopodobnie mogła dać znać, że będą sprawdzać. I była prasa tam i od razu to poszło w media. Pomyślcie rzecz niezwykłą. Zobaczcie, jak czasami policja i nie tylko policja, a i urzędnicy potrafią się zachować, ale głównie policja. Ja mam podziękowania od rodziny, ale zobaczcie, uczciwa praca, uczciwa wizja, która pomogła co do centymetra znaleźć zwłoki, to i funkcjonariusze nie muszą się tego wstydzić, zachowali się godnie. Proszę, artykuł Gazeta Olsztyjska, tu poniżej, tu jest ten artykuł.
Jasnowid, a poszukiwania ciała mieszkańca Rudy Śląskiej trwały 1,5 miesiąca. Wyobraźcie sobie, ile to było pracy policji, słusznej pracy. Na jezioro Łabab koło Węgorzewa, na jeziorze Łabab koło Węgorzewa odnaleziono wczoraj ciało Józefa L., ostatniej ofiary białego szkwału na Mazurach, na Mazurskich Jeziorach. Miejsce poszukiwań określił jasnowidz Krzysztof Jackowski z Człuchowa. Fragment wam przyznam bardzo ważny. To mówi rzeczniczka prasowa policji w Węgorzewie w tamtym czasie, pani Dorota Kondriasiuk. Czytam. W niedzielę przyszli do nas z gotową mapą sporządzoną przez jasnowidza, opowiada Dorota Kondriasiuk z policji w Węgorzewie. Położenie ciała zaznaczono krzyżykiem. Ciało miało leżeć w pasie trzcin u brzegu wyspy Irma, niedaleko miejscowości Jerzykowo. Pojechaliśmy tam ze strażakami. Zwłoki leżały dokładnie w miejscu określonym przez Jackowskiego. Dokładnie wskazanym, określonym przez Jackowskiego. Nie okolica, dokładnie. Policja z Węgorzewa przysłała mi oficjalne podziękowanie za wskazanie zwłok, które cytuję. Węgorzewo, 2007 rok, 10.10. Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie, województwo warmińsko-mazurskie. Tu jest numer statystyczny pisma, więc pismo jest w aktach sprawy policyjnej. KR14678/ i tak dalej. Do pana Krzysztofa Jackowskiego, ulica Człuchów. Szanowny panie, Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie wyraża serdeczne podziękowania dla pana za pomoc w odnalezieniu Józefa Lipina, syna Pawła, zamieszkałego Ruda Śląska, ostatniej zaginionej ofiary białego szkwału, który przeszedł przez jeziora mazurskie w dniu 21.08.2007 roku. Sporządzona przez pana mapa, na której wskazane zostało miejsce, gdzie mogą znajdować się zwłoki zaginionego Józefa Lipina, przyczyniło się do zakończenia akcji poszukiwawczej, która trwała nieustannie do momentu, od momentu zaginięcia i podczas której użyto maksymalną ilość ludzi oraz wszelkie dostępny sprzęt używany podczas tego typu zdarzeń. Pana pomoc pozwoliła rodzinie na ostatnie pożegnanie z osobą najbliższą i na godny jej pochówek. Z poważaniem komendant policji w Węgorzewie Krzysztof Krzyżanowski. Proszę, to jest godne podziękowanie od policji. Nie za próbę pomocy, a za efekt. Jak i wiele takich podziękowań mam. Ale co mnie jeszcze zaskoczyło, i urząd miasta Ruda Śląska, sam prezydent miasta, ówczesny w tamtych latach Rudy Śląskiej, pan Andrzej Stania, wystosował do mnie takie oto pismo po tym zdarzeniu. Ruda Śląska, 1 października 2007 rok. Szanowny pan Krzysztof Jackowski, ulica Łąkowa 19. No, szanowny pan Krzysztof Jackowski, ulica, tak, Człuchów. Szanowny panie, proszę o przyjęcie tą drogą serdecznych podziękowań za nieocenioną pomoc w odnalezieniu ciała zaginionego w czasie tragicznej wichury na Mazurach świętej pamięci Józefa Lipiny, mieszkańca miasta Ruda Śląska. Zostaję z najlepszymi życzeniami jeszcze raz w imieniu swoim własnym oraz rodziny zmarłego dziękuję. Z poważaniem prezydent miasta Andrzej Stania. Drodzy Państwo, czy rozumiecie, że wiele osób ze świadka parapsychologii nienawidzi Jackowskiego? A wiecie dlaczego? Dlatego, że jasnowidzenie jest dosłownością. Zrozumcie to. Jeszcze się chcę wrócić do tej koszuli. Wiecie, jak sobie to tłumaczę? Józef Lipina przyjechał z ciocią i z synem do niej. Oni jechali z Rudy Śląskiej we troje. I to jest dosłownie, jestem pewny tego. Kiedy syn i ciocia wyszli, Józef Lipina został u mnie w mieszkaniu. Dusza. Ta dusza weszła we mnie na chwilę. Jestem tego pewny. Analizowałem to wiele razy. O co chodziło? Wszystko jest prawdą.
O co? Wizja jest perfekcyjna. O co chodziło z tą koszulą? Wiecie o co? Przez chwilę dusza skorzystała z mego ciała. On we mnie wszedł. Kiedy otworzyłem torbę, on poczuł swój zapach ciała. Pamiętajcie, wasz pot was tak nie męczy. Każdy swój zapach, nawet brzydki, akceptuje. On poczuł swój pot, poczuł koszulę i jeszcze raz chciał ją ubrać, ale nie mógł ubrać na siebie, bo on był duszą, więc ubrał na Jackowskiego, ale był w tym momencie w Jackowskim. Kiedy był we mnie, zostawił w mojej pamięci pach, 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 pach. Ja już nie musiałem robić wizji, nie musiałem się skupiać, ponieważ zaraz mi to mój umysł odtworzył, co mi zostawił. Zobaczcie na jeszcze jedną głęboką analizę. Ktoś powie, że tak, tam duszę, zaraz duszę. Przecież to się da poczuć. Duszy nie ma, człowieka nie ma. To z pamięci da się poczuć. Za życia cielesnego Józefa Lipiny pamięć jego skończyła się w miejscu, gdzie się przewrócił jacht, czyli tak jak ten sam mówił, po drugiej stronie jeziora. Te jeziora, jezioro Łabab jest połączone z jeziorem Kisiano i jeszcze z jednym jeziorem, nie pamiętam jego nazwy, to są trzy jeziora. Czyli tam jakaś cyrkulacja wody zimną, ciepłą jest i tam na pewno są jakieś ruchy w tych dużych jeziorach cyrkulacyjne w tej wodzie. Prawdopodobnie ciało przez tą cyrkulację zostało tak daleko przeniesione. Tylko zobaczcie, to jest dowód na istnienie duszy tu i teraz i logicznego odbioru rzeczywistości. Ponieważ gdybym odczuwał martwą pamięć Józefa Lipiny, to bym wskazał miejsce, gdzie się utopił. I tam się kończy jego historia. Nie. Józef Lipina pokazał mi rzeczywiste miejsce, gdzie jest obecnie jego ciało. Jeżeli tak się stało, to znaczy, że Józef Lipina dalej śledzi sytuację, która się wokół niego dzieje. A jeżeli dalej śledzi sytuację, która się wokół niego dzieje, to co się dzieje? To on jest. Byt jeden, nieskończony i wieczny. Spinoza. Tak. A teraz poczucie moje. Mówiłem, że nie będę pokorny i nie jestem. Nie mogę być. Jest szereg ludzi, którzy wam będzie opowiadało różne historie z mchu i paproci i mieszało wam w głowach. Jest taki świat, siódmy krąg, siódma pieczęć rzeczywistości, wymiary energetyczne. Byłeś tam? Widziałeś? Był on? Widział? Nie na tym rzecz polega. Czy ja wam opowiadam o wymiarach anielskich, o jakichś rydwanach ognistych? Nie. Ja wam mówię o rzeczywistych zdarzeniach związanych z parapsychologią. I pokazuję wam, jak kwity za węgiel sprawy. Docencie to. To jest tak ważne. Prawdopodobnie nie mogę być pokorny, bo to jest moje życie, 30-ponadletnie. Prawdopodobnie jest to jedyne archiwum na świecie, w którym w każdym odcinku pokazuje się niezbity dowód na działanie jasnowidzenia. I co ważne, nie moja wyjątkowość w tym, wyjątkowość zjawiska, które może być w każdej naszej głowie, tylko jasnowidzenie musi być oparte na rzeczowości, a nie na czymś, że ja się nie zajmuję czarnymi energiami. Jackowski jest od szukania trupów. Ja mówię o energiach kosmicznych, które są ważniejsze. Dlaczego są ważniejsze? Gdyby nie ty i twoja świadomość, nigdy. Gdyby nie istniało żadne istnienie, że żadna logika we wszechświecie, wszechświat mimo, żeby był, to by go nie było, bo nikt by tego nie stwierdził. Zobaczcie, jakie nasza jaś jest ważna. Dlatego nie ograniczajmy swojego umysłu do tego, że w coś nie wierzymy. Być może nie potraficie tego robić tylko dlatego, że wydaje wam się, że to jest niemożliwe. Że tego nie ma. Że to bzdura. Pan Stania, prezydent Rudy Śląskiej, nie uznał, że to bzdura, bo to jest fakt. Podziękował mi za konkretnie wykonaną pracę, ale ja tam nigdy nie byłem. Ja tylko ubrałem koszulę zaginionego. Policja z Węgorzewa nie wstydziła się przyznać, bo słusznie, ciężką pracę wykonała i prawdziwą, z dobrą nadzieją, 1,5 miesiąca. A ja ubrałem tylko koszulę.
Dorota Kondrasiuk z policji w Węgorzewie powiedziała prawdę. Chwała jej za to. Policjant musi mówić prawdę. Po to jest na urzędzie. Po to ma prawo nas legitymować, sprawdzać, bo ktoś to musi robić. Ale ten ktoś, kto to robi, musi mówić prawdę. Więc mamy tutaj trzy urzędy, no dwa urzędy, policja i urząd, które potwierdziły, podziękowały i potwierdziły zjawisko paranormalne. I jakiś leszcz będzie mi mówił, że Jackowski to tam nie Jasnowic. To niech ten człowiek pokaże mi swoje osiągnięcia, ale te, które można namacalnie sprawdzić. A nie to, że on ma jakieś w sobie doznanie anielskie, takie czy inne. Bardzo ważne to jest, bo nikt tak naprawdę nie bada jasnowidzenia, więc można tam różne wygimasy robić. Nie do końca. Jackowski jest na to przykładem i dowodem, że to tu właśnie wygimasów nie można robić. To jest ciężka, uczciwa praca. To tyle. Te dokumenty będziecie pod spodem mogli obejrzeć. Zadawajcie mi pytania. W każdej audycji na przynajmniej kilka tych pytań skupię się i odpowiem. Możecie z różnych względów mnie pytać o różne rzeczy, żebym się skupił i odpowiedział wam na te pytania. Będę od następnej audycji mówił, odpowiadał na wasze pytania właśnie pod koniec audycji. Dziś jeszcze tych pytań nie ma, więc... Jakie ja bym pytanie zadał? Wszak nie jestem ciekawski do świata. Tu się i tak tyle dzieje, że się dzieje. Będzie zachodziło słońce, albo zaraz zaszło. Moment zachodzenia słońca, chodzi mi o Ukrainę. Moment, jak będzie słońce zachodziło, już będzie prawie zaszłe na Ukrainie, staną się potworne wybuchy. I będzie kilka. To będą tak wielkie wybuchy, że ludzie na świecie, może w Europie, będą nie będą chcieli spać, będą czekali, co się wydarzy po tym. To poczułem. Zaznaczam, robię to, bo jeszcze nie ma od was pytań. Zadawajcie mi pytania różne. Zaznaczam. Nie bawimy się w kotka i myszkę. Przedtem są fakty. I wiem, że wy, że was to trochę nudzi, bo ja Jackowski, jakieś archiwalne rzeczy. Zdajcie sobie sprawę, z jak ważną materią mamy do czynienia. Żyjesz? Żyjesz? To wiedz, że umrzesz. Każdy z nas się tego boi. Do cholery. Czy to nie jest dowodem, że może nie umrzesz? To, że dzisiaj jesteś zdrowy i biegasz i twoim celem jest kupno telefonu, komputera, zakochać się,
Tak, bo żyjesz, jest w tobie energia życia, ale kiedyś będziesz się czuł słabiej w życiu. I te myśli o beznadziei nieistnienia wrócą do ciebie. Tu masz czarno na białym, że być może tak nie jest. Że być może Lipina miał po swojej śmierci jeszcze kupę roboty, żeby uspokoić własnych synów, bo miał ich dwóch. Syn fatygował się do mnie. Nie wiedział, że z tatą jedzie. Załatwić ostatnią jego ziemską sprawę. Żeby synowie spokojnie mogli pójść w dzień zmarłych na jego grób, pomodlić się i coś mu tam w myślach powiedzieć. W przyjaciółce w tamtym czasie był artykuł. Muszę to wam powiedzieć. Muszę, bo i ci synowie jest. Ja to też tu umieszczę. Naszego tatę znalazł Jasnowic. To są synowie z moim rysunkiem. To jest Józef Lipina. Poczekajcie. Poczekajcie. Naszego tatę znalazł Jasnowic. To są ci synowie. To jest pan Lipina. Poczekajcie. Chyba więcej nie powiększę. No dobrze. Jeden z tych synów, nie pamiętam który, chyba ten, był u mnie. To jest mój rysunek. To jest świętej pamięci ich ojciec, Józef Lipina. A synowie tak tu napisali. To był sprawdzian z wiary dla nas wszystkich, mówi dziś chłopak. Myślę, że duża jest w tym zasługa naszego taty, który nie chciał pozostać na zawsze uwięziony gdzieś w trzcinach i pragnął uspokoić nasze serca, a zrobił to za pośrednictwem mającego nadludzkie zdolności pana Jackowskiego. Ten chłopak sam do tego wniosku doszedł. Gdybym ja mu powiedział, że ubrałem koszulę jego ojca, wydaje mi się, że on by to zrozumiał. On sam przy swojej analizie zrozumiał, że ojciec jego mi to powiedział. Że ja byłem tylko przekaźnikiem, niczym nadzwyczajnym. Tak wygląda jasnowidzenie, warsztat. Czy ty, robiąc to tak, zachowywałbyś się pokornie po latach? Nie mogę, bo jestem coś wam winny. Jeżeli Bóg mnie doświadczył i pokazał mi, zobacz, to jest, zobacz, są zmarli, zobacz, oni funkcjonują. To ja mam obowiązek wam to przekazać. Nie górnolotnymi gadkami. Od tego jest ksiądz. Faktami. I to robię. Dlatego zależy mi. I proszę was o to. Oglądajcie to. Niech to będzie dla potomnych. Bo wy o niektórych sprawach możecie wiedzieć już, słyszeć. Ale zrozumcie, to powinno zostać dla potomnych. Dla przyszłości. Kiedy idziemy w świat materialny, oczywiście w tym świecie on jest jak najbardziej wskazany. Dlaczego nie? Tylko musimy go zawsze wplątywać w życie duchowe. Byśmy byli wtedy inni. Po takim jednym doświadczeniu ja oceniam moje życie inaczej. Oczywiście mam popędy materialne, jak każdy człowiek, ale wiem, że moralność, nie można moralności zagubić całkowicie na tym świecie. Trzeba o nią dbać, ponieważ jesteś dalej. Więc źle być dalej po złych czynach. Pilnujmy się. Największą inwestycją jest nasza myśl i pamięć, to co zrobiliśmy. Więc inwestujmy w siebie pozytywnie jak najbardziej. I nieważne, czy tam czekają nas anioły, czy co innego. Ważne, że jesteśmy. Mi już wystarcza to, że jestem. Że dalej będę stanowić siebie. Jaki to kapitał żyć i wiedzieć, że się dalej będzie. Ważne. Wszystkiego dobrego.